No to zatem mamy kolejnego zawodnika, który startuje w kategorii niepełnosprawnych. Który to jest twój start na niemi? Nie, startuję w kategorii 63. Jest to pierwszy mój start w najwyższej kategorii. Nie wiem, jak mi pójdzie, ale zobaczymy. Jest to mój debiut po prostu. A od kiedy się zajmujesz armwrestlingiem? Od 2006 roku. No czyli już masz spore doświadczenie. Tak, 4-letnie. Wydaje mi się, że jest to jeszcze takie średnie doświadczenie, ale próbować trzeba i startować. Dziękuję bardzo, a dziewczyna obok przyjechała z kontuzją, tak? Pokaż rączkę. Tak, nie przewidzieliśmy do wywiadu. Witam serdecznie. Tak, tak, z kontuzją. Marana Wawrzyniak. No niestety przygotowałam się na Puchar Świata Zawodowców. W sobotę miałam startować na rękę prawą, ale 3 tygodnie temu w turnieju międzynarodowym na Węgrzech doznałam nieprzyjemnej kontuzji prawej dłoni. Życzymy, jest tak bardzo silna. Życzymy zatem szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję ślicznie.